Dzień dobry Państwu, Magdalena Cieślińska, zapraszam na serwis informacyjny, a w nim uroczystości patriotyczne w Płocku, wystawa ku pamięci, a na koniec sprawdzamy, jak wakacje 2020 spędzili płoczanie. 18 sierpnia w Płocku odbyły się uroczyste obchody z okazji setnej rocznicy obrony Płocka przed bolszewikami. Złożono kwiaty przy miejscach pamięci narodowej. Wspomniano ważne chwile dla historii Płocka. We wtorek 18 sierpnia obchodzone były oficjalne uroczystości setnej rocznicy obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku. O godzinie 9 w miejscach pamięci narodowej 1920 roku złożono kwiaty, a od godziny 10 na cmentarzu garnizonowym rozpoczęto uroczystości. Wybrzmiał hymn państwowy, a do płocczan przemówił włodarz miasta Andrzej Nowakowski. Drodzy kombatanci, drodzy płocczanie, kochani harcerze, powszechność bohaterstwa, solidarność. 15 sierpnia w Płockiej Katedrze modlitwą, złożeniem kwiatów przy grobie nieznanego żołnierza, wczoraj przy harcerskim kopcu na Bratniej Mogile i dziś na cmentarzu garnizonowym w tym lesie białych krzyży. Wspominamy tych, którzy 100 lat temu nie wahali się oddać życie dla wolności ojczyzny. Wspominamy tych naszych przodków, płocczan, gotowych z bronią w ręku, nie bacząc na konsekwencje, oddali życie. Uroczystościom ku pamięci podporządkowany był jednak cały dzień. Poza częścią oficjalną miał jeszcze miejsce m.in. koncert harcerskiego zespołu pieśni i tańca dzieci Płocka i widowisko historyczno-muzyczne Obrona Płocka 1920. We wtorek, 18 sierpnia, odbył się wernisaż wystawy hologramów Bohaterowie 1920 roku. W Muzeum Mazowieckim w Płocku mieszkańcy i turyści oglądać mogą wyjątkową wystawę poświęconą bohaterom wojny polsko-bolszewickiej. Sponsorem hologramowej wystawy jest PKN Orlen. Wystawa hologramów na setną rocznicę obrony Płocka to niezwykła wystawa, której sponsorem jest PKN Orlen. Można oglądać ją do 6 września. Zwiedzający zobaczą projekcję hologramów bohaterów w skali 1:1. Wśród hologramów nie zabrakło płockich harcerzy i cywilnych obrońców Płocka. To właśnie dzięki wyjątkowej i ofiarnej postawie żołnierzy i mieszkańców Płock zapisał się dumnie na kartach historii 1920 roku. Projekt, który realizujemy tutaj w Muzeum Mazowieckim w Płocku, to są hologramy 14 bohaterów. To są oczywiście też znane postacie. Oczywiście nie mogło zabraknąć marszałka Józefa Piłsudskiego, ale tak jak mówił autor tego projektu, to są również mniej znane postacie, ale to właśnie dzięki tej bohaterskiej postawie tych szeregowych mieszkańców płocczan, niejednokrotnie dzieci, możliwa była obrona Płocka, możliwe było wygranie wojny polsko-bolszewickiej. I dlatego nowoczesna technologia, bo chcielibyśmy trafić do jak najszerszej grupy, a przede wszystkim do młodych osób, do młodych pokoleń, żeby jeszcze bardziej chętnie chciały zgłębić tą historię, która jest nam najbliższa, bo setna rocznica obrony Płocka, setna rocznica Bitwy Warszawskiej to jest doskonały moment, kiedy możemy tą historię jeszcze bardziej zgłębić i starać się przypomnieć sobie bądź zapisać na kartach swojej pamięci to, co było najbardziej istotne. Widzów przywita marszałek Józef Piłsudski, który opowie ze swoją charakterystyczną swadą o wojnie polsko-bolszewickiej. Spotkamy generała Stanisława Maczka, który zaprezentuje swój udział w walkach. Zobaczymy też księdza Ignacego Skorupkę, ikoniczną postać tamtego okresu. Nie zabraknie też Teresy Grodzińskiej, czyli pierwszej kobiety odznaczonej pośmiertnie orderem Virtuti Militari. To jest naturalne. Firma PKN Orlen realizuje wiele projektów, które są związane z historią, z patriotyzmem. To między innymi chociażby to ostatnie widowisko multimedialne 1920 Wdzięczni Bohaterom w Warszawie na Stadionie Narodowym, gdzie było to wydarzenie transmitowane w telewizji publicznej, ale oczywiście siłą rzeczy ważne są wydarzenia w skali ogólnopolskiej. Oczywiście cud nad Wisłą, ale
przede wszystkim też myślimy lokalnie i dlatego ten projekt, który został skierowany bezpośrednio do mieszkańców Płocka, turystów, mieszkańców okolic, po to, żeby zainicjować również te wydarzenia związane ze stuleciem obrony Płocka, wpisujące się w Bitwę Warszawską. Wstęp na wystawę hologramów jest bezpłatny. Wakacje 2020 zbliżają się do końca. Za kilka tygodni przywita nas astronomiczna jesień. Czy to były dobre wakacje dla Płoczan, a może sytuacja pandemiczna pokrzyżowała wakacyjne plany? Zapytaliśmy. Lato i wakacje to z całą pewnością najprzyjemniejszy czas w całym roku, czas długich dni ciepła i wakacyjnych rodzinnych wyjazdów. Niestety tegoroczne wakacje mogły okazać się inne. Pandemia koronawirusa mogła bowiem pokrzyżować wakacyjne plany, nie pozwalając na wyjazdy i odpoczynek w wymarzony sposób. A jak wakacje 2020 spędzili Płoczanie? Czy faktycznie był to czas stracony? A w domu, proszę pana, na działce u siebie. Tak. I na razie nie ruszamy się ze względu na to. W tym roku nigdzie nie byłem. Tak, dokładnie spowodowane koronawirusem. I tym bardziej, że no doniesienia takie, że tyle ludzi i tak dalej, więc w tym roku sobie odpuściłem, w przyszłym się wybieram. Tegoroczne wakacje spędziłem na siłowni, mojej siłowni. Oj, bardzo intensywne, pracowite, ale tutaj stacjonarnie w mieście. No w obecnej sytuacji raczej się nie odważyliśmy. Mamy dwójkę dzieciaczków i z obawy i lęku przed ewentualnymi konsekwencjami się nie zdecydowaliśmy. Jednak osób chcących spędzić czas aktywnie nie brakowało. Chęci okazały się większe i koronawirus w realizacji celów bynajmniej nie przeszkodził. W Trójmieście. My mieliśmy swoje mieszkanie nie tam, że w jakimś pensjonacie czy coś, tylko tak od zwykłych ludzi wynajęliśmy mieszkanie. Było fajnie, z daleka od tłumów się trzymaliśmy, nie na tych głównych plażach, także fajnie było. 8 dni udało się wykroić, mam domek na Mazurach, także z żoną byliśmy na Mazurach na 8 dni. Pogoda dopisała, było nieźle, ale krótko. Tegoroczne wakacje spędziłem bardzo obficie, bardzo dobrze spędziłem ten czas, pozytywnie bardzo. Były wyjazdy, były. Nad morze. Sposobów na poradzenie sobie z obecną sytuacją było więc sporo, a i kilka pewnie uda się jeszcze zrealizować. Wakacje 2020 wciąż bowiem trwają jeszcze przez kilka dni. Warto ten czas zatem wykorzystać, do czego oczywiście zachęcamy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.